Panie rzecznik, jak wyglądają teraz szczepienia w sieradzkim szpitalu? Jakie grupy się zapisują i szczepią? Powiem Państwu właśnie ogólnie, jak to wygląda. Mamy w tej chwili dwa punkty szczepień. Jeden punkt to jest populacyjny tutaj na Armii Krajowej, gdzie jesteśmy w tej chwili. Jak widać, jest porządek. Pojedyncze osoby się zgłaszają, tak jak to powinno wyglądać. Drugi punkt, mamy powszechny punkt szczepień przy ulicy Grunwaldzkiej. To jest szkoła numer 10, który był otworzony 4 maja. Tam, w tamtym punkcie od 4 maja ponad 2000 dawek podaliśmy. Natomiast w tej chwili zapisują się już wszyscy, czerwiec i maj, każda osoba dorosła może się zapisać. Od 17 zapisujemy z rocznika 2004-2005, natomiast 2005 są to 16-latkowie i 16-latkowie dopiero po ukończeniu 16 lat, czyli nie ma rocznikowo, tylko w momencie ukończenia 16 roku życia. 2004 rocznik to są 17-latkowie i też się zapisują. Natomiast od 9 maja uruchomione zostały zapisy dla grupy od 2000 rocznika do 2003. Z tej grupy jest bardzo dużo osób chętnych, ci młodzi ludzie się zapisują, natomiast zapisują się konkretnie na szczepionkę jednodawkową, szczepionkę Johnsona. W tej chwili szczepimy tygodniowo, mamy 210 dawek na te dwa punkty i szczepimy wszystkimi szczepionkami, wszystkie mamy dostępne, czyli Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Może jeszcze powiem przy okazji, że uruchamiamy kolejny punkt, powszechny punkt szczepień. Będzie to punkt w Warcie, tam już jest w tej chwili odebrany przez Narodowy Fundusz. Będzie w szkole podstawowej w Warcie, to jest współpraca z panem burmistrzem Warty. Od kiedy ten punkt w Warcie będzie już funkcjonował? Poinformujemy Państwa, na ostateczne decyzje czekamy, natomiast na protokół z tego odebrania przez Narodowy Fundusz. Kadrę mamy przygotowaną, także czekamy, myślę, że to będzie już niedługo. Czy w tych punktach nie brakuje dostaw szczepionek, ani też jej personelu? Dostaw nie brakuje, tak jak mi powiedziała pani koordynator, natomiast jedynym utrudnieniem to jest takie utrudnienie, że nie ma jakby terminu tej dostawy, na przykład niedotrzymany był termin dostawy w poniedziałek szczepionki Pfizera na drugą dawkę, to było około 200 osób i te osoby musieliśmy właśnie przesuwać na inne terminy, stąd też mogły się te terminy jakby nakładać, te godziny i tu też był taki moment, że było tych osób więcej. Wiemy, że zdarzały się tutaj takie sytuacje w punkcie w sieradzkim szpitalu, że osoby przychodziły nie na swoją godzinę. Mówią wszyscy, że to jest nasz jakby problem, że to my tworzymy coś taki bałagan. Natomiast doszliśmy do wniosku, bo nie wyczytywaliśmy i nie możemy wyczytywać, natomiast nie sprawdzaliśmy tych godzin, na które się zgłaszają dane osoby, ponieważ ustawiła się kolejka i okazało się, że zgłaszają się osoby na szczepienie z innych godzin, nie przestrzegają godzin, czyli do godziny do południowej na przykład mamy około 20-30 osób, które są na 20 umówione, na 19. Odpowiadają nam osoby, które się zgłaszają na szczepienie, że nie będą po nocach przyjeżdżały do szpitala. Ale myślę, że w momencie umówienia terminu już powinniśmy wiedzieć, czy po prostu chcemy być wieczorem, czy chcemy być rano na szczepienie. Stąd kilkanaście osób naraz się zgłasza. Także prosimy o przestrzeganie. Tutaj nam pomagał żołnierz. Z pomocy jednostki wojskowej korzystamy, za co bardzo dziękujemy, który po prostu cofał ludzi do domu, żeby przyjechali na odpowiednią godzinę. Gdzie jest SMS-em, to po prostu ta informacja wysłana. W szkole podstawowej numer 10 przebiega to sprawnie? Tak, tam mamy trzy punkty w środku, trzy stanowiska szczepienia, tam przebiega to sprawnie, chociaż też osoby, które mają wyznaczone przez SMS miejsce albo szkoła numer 10, albo Armii Krajowej, też się mylą i na przykład zamiast udać się do tamtego punktu szczepień, przyjeżdżają do nas. Także prosiłabym o czytanie tych SMS-ów, one są wysyłane z systemu, nie kasowanie, bo jeżeli nawet zmieniamy godzinę, bo właśnie tak jak powiedziałam, że nie mamy szczepionki, to ten drugi SMS też przychodzi. Proszę jeszcze powiedzieć, jak teraz wygląda funkcjonowanie oddziałów w szpitalu w Sieradzu. Od 4 maja zabiegi i przyjęcia planowe zostały wznowione. Od 17 maja przy ulicy Nęckiego też już rozpoczął działanie i przyjmuje i leczy pacjentów oddział rehabilitacji. Natomiast tam były przyjęcia do oddziału gruźlicy takie pilne, natomiast też od 17 wznowiono przyjęcia planowe. Ile obecnie mamy łóżek COVID-19?
covidowych w szpitalu. Również decyzją wojewody ilość tych łóżek została też zmniejszona i w tej chwili przy ulicy Armii Krajowej mamy oddział 20-łóżkowy. Jest to jeden oddział obserwacyjno-zakaźny dla pacjentów z potwierdzonym i z chorobą COVID-19. W tej chwili mamy w tym oddziale 15 pacjentów. Mamy 4 pacjentów ojomowskich w oddziale właśnie ojomowskim covidowym. I w Centrum Psychiatrycznym Warcie mamy 15 pacjentów też na oddziale 20-łóżkowym.